Cześć i czołem, moje drogie zomboluby, witam was w kolejnym odcinku 7 Days to Die, oczywiście na modyfikacji Darkness Falls. Moi drodzy, kolejny dzień przed nami, a właściwie wieczór się już powolutku zbliża. Jeszcze trochę czasu mamy, ale jest już coraz lepiej, tak jest. Wytwarzam sobie już amunicję, 7,62 jest w toku, ale potrzebowałbym części, żeby w ogóle zrobić AK. I tu pojawia się problem, bo brakuje mi chyba jednej części. Właściwie do tego karabinu, także trochę słabo. Myślę, że dzisiaj można by się było udać w miejsce tam, gdzie mi się wydawało, że jest posterunek policji albo coś takiego. Tam może znajdzie się dużo broni. A tu widzę dużo zombiaków. Na co te zombiaczki sobie tutaj czekają? Że rozumiem, że czekają sobie na mój ostrzał z łuku. Co to da? Nie wiem, nie mam pojęcia. Premia ukradkowa, świetnie, po prostu, ale ze mnie snajper, co nie zmienia faktu, że łuk bloczkowy byłby dla mnie zbawieniem. Nie ukrywam, że znalezienie czegoś takiego by pomogło. Wiecie co, wykupiłem sobie perk zwiększający poziom lutu. Tak jest, na mój poziom, bodajże chyba o 10, jak dobrze pamiętam. Chodź stara, zaraz cię tu wybejsbolujemy. O, proszę bardzo. Poskładana na dzień dobry. Co myśmy dostali? No dobra, trochę krapu. Nie jest źle. Czy coś mi tu chce zjeść? Tu widziałem jednego zombiaka, tam nawet są dwa. Przerzedzimy tą grupę. Przerzedzimy tą grupę, bo potrzebuję expa, to na pewno. Dobra, dziękuję bardzo. Pan też się idzie położyć. I pani również. O, dziękuję bardzo. Wszyscy? Wszyscy. No i bardzo fajnie i tak to my możemy tutaj wszystko rozgrywać. Wiecie co? Wyrzuciłem tutaj z paska ten karabin. Nie będę go w ogóle używał. Zostawię go w ogóle. 7,62 zostawię na specjalną okoliczność, to znaczy za dwa dni. Wiecie o co chodzi? Także też będę musiał się wziąć już faktycznie za budowę mojego tunelu miłości, żeby jakoś przetrwać w ogóle... Żeby jakoś przetrwać w ogóle, o, może w ten sposób, tak? Bo obawiam się, że z tej mojej bazy raczej by wiele nie zostało, jakby mi się tutaj zombiaki zjechały, więc myślę, że gdzieś to tu zrobię na środku drogi albo coś w tym stylu, żeby nie przebiegały po prostu w ogóle w żaden sposób przez moją bazę. Tak jest, żeby jej nie zahaczały. No mimo, że jest to tymczasowa baza, tak jak mówiłem, bo chciałbym się przenieść do jakiegoś większego miasta, względnie z większymi budynkami, bo wiadomo, że im większy budynek, tym lepszy drop tam mogę znaleźć. No i taki też jest plan. Dobra, was mam wykasowanych. Trochę expa wpadło, ale nie tego narzędzia chciałem użyć. Proszę bardzo, to zbieramy, bo potrzebuję też azotanu. Dobra, kłaściwa na razie żadnego nie będę brał. Nie będę brał żadnego. Przejdziemy się do tego, jak wydaje mi się, fortu. Czekajcie, co ja tu nazbierałem? To można w ogóle zezłomować, bo tego używał nie będę. To też zezłomujemy. Dobra, reszta może zostać. Czy ja chcę kilof? Nie, ja wolałbym pałkę. Zostańmy przy pałce. Ha. Dobra, już chyba wiem, że ta karetka się raczej nie zrespi, bo ona jest chyba na moim terenie. Moja strefa ją zahacza i jest po prostu lipa. Dobra. Czyli w chwili wolnego czasu po prostu rozkręcę tą karetkę dla części. O, czy ja widziałem jakąś roślinkę? Tak, widziałem roślinkę, która nazywa się pewnie pomidory. No oczywiście, że tak. Co my tam mamy? Duże budynki, ale to było gdzieś w tamtą stronę. Na razie ogólnie będzie w ogóle lipa z jakimiś pojazdami. Bo niestety, żeby zrobić w ogóle żeby zrobić w ogóle jakikolwiek pojazd, to ja bym musiał mieć klasę mechanik. No a na razie tutaj się na to nie zapowiada. Ja jeszcze nie znalazłem w ogóle, proszę ja was, nie znalazłem tych jabłek. Jakoś nigdzie, kurde, one shot, really? Nie wiem, ta pałka jest chyba coraz lepsza. W ogóle do pistoletu wrzuciłem zamrażacz. Tak jest, dałem modyfikację zamrażającą do pistoletu. O, może sobie go przeładuję, tak, to byłoby bardzo pomocne. Spróbujmy, stary, chodź. No nie wiem, nie zamroziło cię to może dlatego, że od razu zginąłeś. Jest oczywiście taka możliwość. Spróbujmy na grubym. Strzelam w brzuszysko. I co? Zero zamrażania? Od ciekawostka. Dobra, myślę, że strzelanie w łeb to jest lepsza opcja.
Ale tak czy siak wolałbym pocisków jednak nie marnować. Będziemy ich pałkować. Jak mi tak dobrze idzie z tą pałką... O, nie, to tylko ty tutaj sobie warczysz, co, dziewczyna? Proszę cię bardzo. Już? Zaorane? Super. Dobra, tu jest jakaś... A, tu była ta antena, co ja z daleka ją w ogóle widziałem. Jakaś transformatorownia, czy cholera wie, co to jest. Czy ja coś tutaj poszukuję, czy ja chcę coś tu szukać? Nie, ja byłbym zainteresowany bardziej miejscem z bronią. Zdecydowanie tak. No ładne duże budynki, wszystko ładne, chcące, wołające do mnie, weź mnie tutaj przeszukaj. Kurde, ja tu widziałem tą flagę. A, to lipa. Ja myślałem, że to jest, kurde, złomowisko. Nie, kierowniku, to nie o to mi chodziło. Masz, stary, śpi dobrze. Pani doktor? A, pani doktor. Twarda pani doktor. Wszyscy. Co tu mamy? Motel. Motel to jest duża miejscówka, ale tam nigdy nic ciekawego nie znalazłem. Już kilka razy takie miejsce przeszukiwałem. I tam nic ciekawego nie ma. Dobra, rozejrzyjmy się jeszcze. Shade Out 3... Co to jest w ogóle? No jakiś warsztat mechaniczny, tak? To chyba byłoby to. Tutaj mamy Press and Gaze. Dobra, tu będzie na pewno paliwko. To też nie jesteśmy zainteresowani czymś takim. Tam widzę jakąś ogromniastą wieżę. Chodź, stary. No nie ukrywam, że jakiś posterunek policji byłby naprawdę hiper mile widziany w ogóle. Tu mamy jakiś motel. O, tu są jakieś sklepy. Chodź, gościu, dostaniesz w caban. O, nawet mnie szarpłeś, no proszę bardzo. Jaki zawodnik. Śmieci sobie przeszukamy. Super, puszki. Zawsze chciałem. Co to jest za sklep? Co tu może być? Pralki, jakieś urządzenia? Dobra, może sprawdzimy to miejsce. Przepraszam bardzo, ale dla mnie nie ma czegoś takiego jak zablokowane drzwi. Dziękuję bardzo. Dobra, tu będzie jakaś ekipa może. Większa? A nawet. Stara, gdzie ty tam wlazłaś? To naprawdę jestem zaskoczony. Dobra, pyk, ciebie mamy z głowy, ciebie również. Chodź, gruba. No twarda zawodniczka, nie ukrywam. Turysta też zaraz dostanie w łeb. Okej. O, chyba dropik? Jest dropik, świetnie. Mam poziom 25, czyli prawdopodobnie dropy też powinny być lepsze. Albo od 25, albo od 26. To dokładnie nie pamiętam. Kto tam jest? Tam mamy jeszcze biznesmena. O, a tu jest jakaś szafka z bronią. Świetnie, to się bardzo fajnie składa. Chodź, panie biznesmen. Dużo pralek, dużo rozkręcania. Tu mamy, proszę, jeszcze ekipa jest. Witam serdecznie. Ty się nazywasz Arlena, a ty się nazywasz Robotnik. Witam, panie robotniku. Bang, dobra. O, jest dropik, świetnie. Fantastycznie, dwie łopaty. Zawsze chciałem mieć takie coś. O, proszę, kurde, ale na Włoci znalazłem, kierowniku, złoty. O, co tu mamy? Tu jest dziura, tu... O, kibelek z amunicją może? Oczywiście, że tak. Nie wiem, dlaczego tutaj jest tak zrobione w ten sposób. Proszę, amunicja. Czyli rozumiem, że co? Że to miejsce... Co to jest za dziwne pudło? Aha, czekajcie, dobra, już wiem, co to jest za pudło. Z tego zombie chyba wylatywał, tak mi się przynajmniej wydaje. O, proszę. Cześć, stary. Bo noc się chyba już zbliża i widzę, że zombiaki też są coraz bardziej aktywne. Co niewiele im raczej pomaga. Co tu mamy? Proszę, jaki dostałem zajebiaszczy łomik. Kurde, no taką maszyną to my możemy pracować, tak? Bang, stary. Tu mamy agregat. Ten agregat chyba będę chciał rozkręcić. Chociaż dokładnie nie wiem... O, dobra. Ty już przewróciłeś się? Dobra, super. Co my tu mamy? Aha, i to jest do rozkręcenia. Jezu, ty robisz za mebel 10 tysięcy? O co tu się rozchodzi? Jakiś prąd. Aha, dobra, już chyba wiem, o co chodzi. To jest... Czekajcie, tu jest zapakowany kibelek w kartonie i tam też był zrzut, nie? Nieźle. O, pies. Widzicie piesa?
Psy zauważyłem, że mają w ogóle jakiś straszny problem z reakcją. Podchodzi się do nich i one sobie stoją i patrzą, nie? Jakby trochę tego nie łapię. Tu coś więcej? Nie, tu jesteś cały, tylko ty. Prześpi się. Ło, żeś mnie wystraszył. Chłamie ty jeden. Już, do spania. Jeszcze ktoś tu jest za płotem, żeby mnie wystraszyć. No dajcie spokój. Okej, to bierzemy. Piesa tutaj zaraz rozbierzemy na części pierwsze. Dobra, pies jest skasowany. Śmieci. Czyli rozumiem, że tutaj prawdopodobnie coś będzie na dachu. Te miejscówy, tego nie przeszukamy. To jest do zadania w ogóle odpalenia agregatu. Tak jest. Dobra, co my tu mamy? To było trzeba wszystko porozkręcać. O, proszę, tu są skarby. Wystarczyło tylko łeb dźwignąć do góry. I więcej amunicji. Super, super. Jak najbardziej takie rzeczy to ja lubię. I chyba prawdopodobnie na dachu coś będzie. Co my tu mamy? O, plany, świetnie. Nawet dwa plany granatów, super, od razu mi się to podoba. Te plany tu są, tak? Proszę bardzo, zezłomować mnie tu proszę. Dostaniemy 7 karteczek, które zbieram. Dobrze, ta torba przeszukana, to pudło przeszukane, czyli będzie trzeba się gdzieś kopnąć na dach. To na pewno, ale najpierw... O, właśnie. No dobra, okej. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii, myślałem, że coś lepszego, ale zawsze się przyda. Części do karabinu byłyby zdecydowanie bardzo wskazane, ale nie wiem, czy mój po prostu item level na to pozwala. Żeby to w ten sposób ogarnąć. To jest zablokowane, nie rozumiem dlaczego. W jakim celu w ogóle. No ale dobra, okej. Aha, ja w ogóle tak. Po pierwsze, to ja do tego miejsca miałem wejść inaczej, tak? Ja rozumiem, że tu ja musiałem chyba wejść tu od tyłu, wejść na dach. I wskoczyć tutaj jakby, nie? Dobra. Tak to my się nie będziemy bawili, moi drodzy. Właśnie, czekajcie, od razu sobie łom zamienię. Gdzie jest mój wspaniały łom zdobyczny? Panie, z czymś takim to można ruszać w bój. Tu, rozumiem, jest Buda. O, którędy? Jak to tu miało działać? W ten sposób? No też nie za bardzo, bo tam ja jako tako nie wyskoczę. No ale przepraszam bardzo, no czego są ramy? Co ja się tutaj będę w ogóle wysilał? A nawet nie, przecież ja to mogę zrobić w normalny sposób. O, dzień dobry bardzo. Co my tu mamy fajnego? Tu można by było spaść tam do środka, co byłoby bardzo fajną pułapką. Tu było trzeba chyba niby zejść tam na dół, mi się wydaje. O, już się mi coś zaczyna łamać pod nogami. Damn, widzieliście to? Kurde, zostałem na krawędzi i miałem wpaść tam między te wszystkie zombiaki, nie? Żeby było zabawnie. A co tu mamy jeszcze ciekawego? Tam jest jeszcze ten drugi sklep obok. Tu jest śpiwór. To mamy ogarnięte. A przelecę się tutaj. Coś jeszcze zawali? Nic? A, tylko tam miała być pułapka. No dobra, okej, spoko. Kupuję to. Maczetka 46, świetnie. Będzie do ulepszenia tej maczety. No to kurde, dobra, no to wydaje mi się, że tamte skrzynki to już chyba były skarby ostateczne w tym miejscu. A szkoda, myślałem, że coś będzie lepiej, coś będzie więcej w ogóle, wiecie o co chodzi. Bo gdzie ja miałem tu zeskoczyć? No niby to tutaj widzę, ale czekajcie, chwila, tam jest jeszcze skrzyneczka, halo. Czemu mi nie mówi, że tu jest jeszcze skrzyneczka? Ja jestem ślepy. Daj pan pokój, tak nie wolno, takich rzeczy nie wolno zostawiać. Co tu mamy? Żelazny młot rozbiórkowy, tak, super. Jakbym w ogóle używał czegoś takiego. I tu jest guzik, tak? Ja tego guzika miałem użyć, żeby tutaj niby wyjść stąd chyba, czy coś, nie? Dobra, idźmy dalej. Idźmy dalej, co my tu jeszcze mamy? To jest Federal Postal Office, to jest poczta. Co ja mogę ciekawego znaleźć na poczcie? Tam jest jakieś duże coś. Tu jest zombiak po prostu. Chodź stara, chyć. Dobra. Ciebie mamy z głowy. Aha, czekajcie, ja tu mogę plany, przecież książki znaleźć. Halo. Jasne, że tak. Przecież, że tak. No dobra, na razie papiery. Szału nie ma. O, ale mamy. Proszę bardzo. Automatic Weapon Notes. Aha, czyli to mam sobie przeczytać tutaj znowu w hotbarze. Dobrze, no też tak zrobimy. Aha. Dobra, to mi chyba podbija, czekajcie, jak dobrze mi się wydaje.
To mi podbija... O właśnie, automatic weapon. To mi to podbija. No dobra, okej, no nie pogardzę, bo dlaczego by nie. Wchodzimy do środka, może znajdę tam jeszcze jakieś ciekawe książki. Aha, to są drzwi, rozumiem, nie do sforsowania, tak? Jakby trochę tego nie rozumiem, ale dobra, mniejsza z tym. Dzień dobry. Czy ktoś tutaj mnie przywita może w tym miejscu? Tu jest pan... witam pana kowboja. Dobra, pana kowboja mamy z głowy. Tam jest Kevinek. Kevinek... Tom Clark. Przepraszam bardzo, to jest Tom Clark. Widzieliście go? Witam, witam panie Tomie Clarku. Czekajcie, tu się nic nie dzieje, ale widzę, że tam jakiś zombiak chce zrobić wjazd. Aha, rozumiem, że tu też jest... kolejna bariera nie do przejścia dla zombiaków. No, świetnie. Dobra, przeszukajmy to miejsce. Co tu mamy? Puste półki. Tu coś widziałem, tak? Dwa kolejne słoiki, super. Czy tu mamy coś? O, proszę, skrzynki na listy. Damn, i nie ma tam nic. Trzy papierki, super, świetnie, naprawdę. Nikt nie wysyła sobie książek, naprawdę. Żadnych schematów sobie ludzie nie wysyłali. Aż szkoda. To jest co? O, cześć stara. O, dobra, ciebie nawet aż poraziło w tym miejscu. Kawiarka, no co jest w kawiarce? Nic nie ma w kawiarce, a tam... O, a tam mamy śmieci, dobrze. O, jakaś książka, co ta książka mi powie? Vehicle for Dumpshits. Okej, okay, no to czyli dla mnie. Okej, okay, dobra, czyli rozumiem, że to bym chciał, tak? Że jednak będę mógł zrobić jakiś wehikuł. Zobaczymy. Będę musiał przeszukać te perki. Co mi to w ogóle dało? I co ja znalazłem? Co to jest? Ink. O kurde, to jest dobre. Tego będę potrzebował, żeby w ogóle cokolwiek zrobić. Napisać jakieś te schematy i tak dalej. Tu jeszcze szafkę sobie szarpniemy. Wiele tego nie jest. Czekajcie, tu mamy zablokowane. To jakby mniej interesuje. Słyszę tutaj dużo zombiaków, albo po prostu jednego... O Jezu, no fajnie, faktycznie dużo zombiaków. Szybka kasacja z pałki. No dobra, nieźle mi to poszło. Muszę sam sobie przyznać, że mi nieźle poszło. No, tam jest jeszcze jeden George. Dobra, po tobie, stary. Co tu mamy jeszcze? No nie wierzę, że tutaj nie będzie żadnych skarbów. Tu jest zablokowane. Tym nie jestem specjalnie zainteresowany. Tu coś jest. Tu mamy tylko śmieci. Też nic ciekawego. Co tu jest w tym miejscu? Przepraszam bardzo. Że co? Że niby to już jest wszystko? Nawet jakiejś takiej sensowniejszej skrzyneczki nie będzie? Poważnie? No to trochę mi smutno. Trochę to słabe, nie? Czekajcie, ja się muszę tu dobrze rozejrzeć. Tam jest niby na dach. Tam są drzwi, przez które nie mogę wejść, a tego bym nie chciał. Dlatego... Puk, puk. Tu się komuś umarło. Okej. Okay. Nic specjalnego. Może przynajmniej w kibelku będzie amunicja. No nie. Inny zrzut. Dobra, to mamy. O, dobra, czekajcie. Tu muszę dobrze rozejrzeć. Albo tu będzie jakaś drabina na ten dach. Chociaż tam na tym dachu też nic nie było. Z tamtego budynku jak patrzyłem, to tam nic za bardzo nie było. Co to jest za skrzyneczka? Czy to jest po prostu skrzyneczka? Nie, to była po prostu skrzyneczka. Żadnej drabiny na górę. Dobrze, nie fajnie. Myślałem, że jednak będą tutaj jakieś bogatsze łupy. Wejdziemy tam w sposób najprostszy, jaki tylko się da. A, dobra, okej. Okay. Co tu mamy? O, sępie miłości tu jest. Sępie śpi dalej. A nie, jest tam jednak drabina z tyłu, chyba widzę. I tu jest ta flaga, która mi powiewała. No, kurczę, no to jednak dwa razy się pomyliłem, nie? Był albo śmietnik... śmietnik, kurczę, złomowisko, a drugi to jest właśnie... Nie, poczta. No dobrze, no niestety. Liczyłem jednak na coś więcej.
No tak, tu jest drabina. No i nic więcej, no. Śmieci przeszukane, tu mamy gniazdo. Spoko, jakieś pióra, okej. No ale szału nie ma, no. Szału nie ma. Nadal, nadal poszukiwania trwają. To sobie zabierzemy. Nadal poszukiwania trwają. Co to są za miejsca w ogóle? To jest jakieś duże, nie wiem, co to był jakiś... Jakaś przepompownia może, albo coś w tym stylu? Czekajcie, kolejna flaga. I ten duży budynek. Czekajcie, to olejemy. Co tu jest? Tam będą... O, czekajcie, chwila. Tu jest ciężaróweczka. Nie, no to tego nie mogę przepuścić. Może coś fajnego wpadnie. Ło, panie, pałka z paralizatorem 54. Świetnie. I wieżyczka ze strzelbą. No to bardzo miło się tutaj fantastycznie składa. Czekajcie, co mi jeszcze wpadło? Aha, części... To jest schemat. Schemat, a ja już go znam. Dlatego, jeśli to jest schemat, ja go znam, to robimy sobie tak. Okej. Dobra, to miejsce zostawiam. Bardziej interesuje mnie ta duża buda tutaj. Co to jest za miejsce? O, czekajcie, kto tam chodzi? A, jakieś kolo. Nie jestem zainteresowany. Tu mamy dwóch następnych. Aldo's kabinet. Kurde, a już liczyłem na jakiś posterunek. Demet. Chodź, gościu. Wiesz co, zirytowałem się i dostaniesz w łeb. Z tej okazji. O, przynajmniej z ciebie dropik wypadł. Wspaniale po prostu. Naprawdę wspaniale. To sobie zezłomujemy. Liczyłem jednak na coś więcej, nie? Really. Znaczy, dobra, to jest jakiś hotel, nie? Żeby nie, bo to jest jakiś hotel. Zresztą hotel, no to jest i turysta. Proszę bardzo, mamy pana turystę. Dobrze, stary, że zaczekałeś na swoją kolej. Miło z twojej strony. Co to tu tak wybuchło? Aha, bo wy tutaj chyba z czymś się zgliczowaliście, dlatego jakby się wam wybuchło. Sedanika sobie przeszukamy, bo w samochodach są fajne rzeczy. No, na przykład dwa pociski. Więcej w kiblu znajduję, żeby nie było. Co to jest za miejsce? Dobra, wchodzimy tu, bo to jest duży budynek. Tu jest zablokowane, czyli tu muszę, rozumiem, wejść w jakiś inny sposób. O, i jeszcze jedna ciężarówka. To jest po pierwsze, że jest... O, a te kury to w ogóle się jakby... Też chyba nie ogarniają tak jak te i te psy. Co tutaj mamy? Co ta ciężarówka, czym mnie zaskoczy? No dobra, okej, okay, kolejny łom. Akurat nie był mi super jakoś... Police! Demet! Jest police, ludzie! Dobra, nie wchodzimy do tego dużego budynku, wchodzimy do police. Bo w police powinny być bardzo, bardzo fajne miejscóweczka z bronią w ogóle. No ta policyjna zbrojownia i tak dalej. O, dropik nawet. Kolejna łopata, świetnie. Zawsze lubię te łopaty. Mam już trzy, zresztą tak ja zaraz je muszę zezłomować. O, forever video, to niekoniecznie. O, i widzę kolejną ciężarówkę. Dobra, tego pana też mamy z głowy. Kto tam idzie? A tam sobie zombiak chodzi. Zaraz ten komisariat przeszukamy. No mówiłem, musiał być komisariat. Nie ma innej opcji. Musiał się napatoczyć. Przynajmniej jeden w tym mieście musiał być. Jakkolwiek by się to nie generowało. O, świetnie. To mi się akurat przyda. Ja bym się może pozbył tego. Ja tych łopat nie potrzebuję. Ja zezłomuję. Jedna, druga. O, ciebie też zezłomujemy, stary. Zresztą jak już zaczynam taką akcję złomowania, to zróbmy tutaj coś więcej. Czekajcie, czy ja bym to potrzebował? No to fajnie byłoby zostawić je. Naprawię sobie nimi... naprawię sobie nimi ten łom. Ty zostajesz, stara. Co tu jeszcze mamy? To mogę zezłomować. Jak najbardziej. Dobra, i tyle. Ty zostajesz, a my wchodzimy na komisariat. Na komisariacie powinno być ciekawie. I wejście powinno być chyba tam z tyłu. Jeśli to jest ten budynek, o którym myślę. Chyba tak. No, tam gdzieś przez te drzwi się wchodziło. Zaraz to będę musiał obejść. Ty, patrz, kolejna ciężarówka. Dym. No to nieźle, powiem wam, przyfarciłem. No, tam widzę, jakaś ekipa się obudziła.
Okej, stalowa łopata. O, stalową łopatę to ja bardzo chętnie, bo takiego bajeru jeszcze nie mam. Dobra, ciebie mamy z głowy starej, ty też idziesz do piachu. Ty jesteś jo. No to jo. Ci powiem. O, ty chamie, ty. Już? Jeszcze jakiś kawaler? No, tak mi się też wydawało. Dobra. Ekipa wysprzątana. Dobra, super. Stalowa łopata, świetnie. O, pieseł. Pieseł, który jednak stwierdził, że nie będzie jeździł koleją. Hyt, stary. Do spania. Oj, nawet łucznictwo mi podskoczyło. Co my tutaj mamy? Tam jest zombiaczka. O, tu jest jakieś wejście. Kurde, też jest zablokowane. A, czyli ja muszę chyba od strony tego sklepu wejść. No dobrze, no zmusiliście mnie do tego. Ale to jest, ciekawe. Czy to w ten sposób było połączone? A, kurczę, no faktycznie, że tak. Siema. Dobra, pani idzie spać. Co to tu pękło? A tu z góry chyba powinny jakieś zombiaki spać, mi się wydaje. Dobra, ciebie mamy z głowy. Czy coś ci jeszcze spadło? No niekoniecznie. Kim ty jesteś? Former gangster. Dobra. Wow! Ten stary, ależ mnie kurde zaskoczył. Gruby cieciu. Ależ mi przysolił. No tak, noc nastała, więc tu się zaczyna robić gęściej. No ale okej. Takimi rzeczami Javor się nie przejmuje. Zaraz się tu troszeczkę obandażujemy. Jak coś idziemy na full hapsach, wiecie o co chodzi. Umieranie nie wchodzi tutaj po prostu w grę. Co tu mamy? Te śmieci mogę przeszukać. O, właśnie, już wiem, że to jest nieco większa lokacja, bo mi FPS-y spadają, żeby było zabawnie. Automat sprzedający. Nie jestem zainteresowany. Czy tutaj jeszcze jest coś ciekawego do zgarnięcia? Tu nie, tu nie. Co to w ogóle mi tutaj pęka? Skąd tu coś spada, bo nie wiem. O, tu ktoś? Coś? O, Steve. A, Steve się obudził w ogóle. I stracił głowę dla mnie, nie? No, miło z jego strony. Tu może ktoś siedzi? No, pewnie, że tak. Tu sobie pan robotnik postanowił wyskoczyć na mnie. O, drugi agent. Weź, spadaj, chłopie. A bo to był ten sam? Kurde, teraz już nie wiem. O, kolejna amunicja. Też super. To sobie zamkniemy, bo dlaczego by nie? Aha, oni tam niby z tego dachu wypadają, tak? Dobra. Co mamy? Śmietki jeszcze mamy. O, taśma. Taśmę zabiorę. Czemu nie? I tutaj, czekajcie, czy tutaj coś też było? To sobie zamkniemy. To jest zablokowane, okej. Tu jest. Przeszukaj zniszczona bateria, dobra. Nie ma nic, świetnie. To się otwierało chyba w ten sposób. Z tego co pamiętam. Aha, tu już jakaś ekipa próbuje się wbić. Tak, jeden radioaktywny lamus. W sumie trzeba by cię było, chłopie, skasować, wiesz? Tak ci powiem. Ja sobie tu może nieco otworzę i będę cię tam kasował, gościu. Ale wydaje mi się, że ktoś tu. O, właśnie, tak mi się też wydawało, że coś tu się dzieje. Was tu jest dość sporo. Dobra. Dobra, ty idziesz spać, gościu. Ty zaraz. O, i ty też idziesz spać. Gruba tu gdzieś była. Jezu, już czuję głód, poważnie. Tym ledwie co człowiek pochodził, coś się podziało, i tu już jestem głodny, nie? To jest o tyle fajna miejscówka, że tu można w razie czego zwiać na dach. O, no ale widzę, że ekipy się zaczynają tu już zbiegać, nie? Łopa, nie, widzicie co tam się dzieje? Jaka tam jest ekipa, nie? Demet, no nieźle, nie? Dobra, zaraz ciebie tutaj, hopie, zdzielę przez łeb. Jeden, drugi. Ło, panie, i dropy. Nie wiem, czy w nocy są jakieś zwiększone dropy. Sztucer, no też się przyda, trochę żarcia. O, kto następny? Kolejny jo. No to jo, nie? Dobra, mamy go z głowy. Stary, to, że ty tutaj naparzasz, trochę mnie irytuje. Wiesz, mogłeś tam przejść, żebym cię mógł wykasować. Coś tu, czy coś tu mam do zezłomowania? Tu jest sztucer.
No, ze sztucera raczej nic ciekawego. To nie jest mi potrzebne. Kaszkiecik, zezłomuj. Latarka, zezłomuj. Ten młot rozbiórkowy, zezłomuj, bo też go nie będę używał. Muszę sobie trochę miejsca zrobić. Czy ja będę zestaw narzędzi i form potrzebował? Kurde, on jest 400 wart, to raczej go zostawimy. Dobra. Co i gdzie tu się dzieje? Aha, jeden lamus, dobra. Pytanie, czy ta cała ekipa w ogóle mi się tutaj... O, proszę! Drwal mi tutaj ruszył, panie kierowniku. Nie, nie, tak się bawić nie będziemy, stary. Że ty mi tu takie rzeczy będziesz robił. Tam też będzie gruba ekipa w środku. Kto tu jest? No dobra, jeden lamus. I tu też jest zablokowane, poważnie. Jakim cholernym cudem, bo tego nie ogarniam, nie? Dobra, dość tych dobroci. Ja sobie muszę zrobić jedną, aczkolwiek zasadniczą rzecz. To znaczy ubezpieczyć sobie tyły, wiecie? Zaraz zrobimy sobie to tak. Bo już słyszę, że tu się grube ekipy zaczynają zjeżdżać. No, tak jak myślałem. Proszę bardzo, co tu się w ogóle odbywa, nie? To jest srogie w ciul. Dobra, nie będziemy się wygłupiali. O, nawet go zamroziło. No świetnie. Dobra, no nie jest źle, no daje to radę. Też dostaniesz w łeb, stary. Aha, oni za chwilę będą stawali jeden na drugim i mnie mogą tu dorwać. Dlatego byśmy nie chcieli. O, dobra, ciebie mam z głowy, stary. Stara, nieś mi się stąd. Proszę bardzo, kula w łeb dla ciebie. Moja droga, ty też dostaniesz kulę w łeb. O, tu się coś dzieje. Dobra, former gangster. Zainfekowany pan doktor. Dobra, ty jesteś też. Do spania. Ciebie, stary, się muszę pozbyć. O, świetnie. To ja w ogóle ten gość był jakimś feralem. Z tego co widzę. Dobra, ten gość jest z głowy. Ty, stara, też jesteś z głowy. Chodź tu. Gościu, ty do piachu. No to, że biegać jak po poprani, to jest jedna rzecz. Moje zombiaczki kochane. Jezu, dobrze, że ja sobie tą drabinę zrobiłem, bo byłaby no naprawdę mega, mega lipa. Stój, chamie jeden. O, dobra, dostałeś kulę. Aha, ten znowu biega jak popaprany. I jak nam to idzie? Nie wiem, czy to, wiecie co, nie wiem, czy to nie będzie samonapędzająca się karuzela w tym momencie, fantazji. Czy po prostu to moje strzelanie nie będzie tutaj ciągle zwalało więcej zombiaków mi na głowę. Jest oczywiście taka możliwość. No trafienie w ciebie to widzę, Dobra, o, no chodź, 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 stary. Dobra, mamy cię z głowy. Tam próbuje ktoś wejść. Dobra, czy ja jestem w stanie tu wskoczyć? No jestem. Dobra, teraz będziemy mieli lepszy widok. Tam jest Kevinek. Kevinek mi może naskoczyć, ale dużo dropiku. Fajnie, dużo dropiku wpadło. O, tu jest. Kto ty jesteś? A, no tak, ja ciebie już widziałem. Ty mi uciekłaś. O, i tu też możemy strzelić. Super, to mi się podoba. Jezu, gruba. Dwa razy moł. Masakra. Co tu się dzieje? Wow, one shot. Świetnie, to mi się podobało. Niech będzie, że zutylizuję trochę amunicji na nich. Właściwie dlaczego nie? Dobrze jest, bo mi podskoczy skill w pistoletach, także też jest ok. Dobra, rozumiem, że tutaj się przez drzwi już chyba... A nie, tu się przez drzwi nie przebili. Chodź, stary, bo jak widzę, jak ty się tu męczysz, to aż mi cię po prostu żal, wiesz? Naprawdę. Może dropik zgarnę.
Dobra, kasiura, przyda się. No to jest akurat... A nie, czekajcie, poncho. Poncho chyba dobrze, bo ono robi za płaszcz w ogóle. To poncho. No dobra, jedyne co, to to poncho i maczetka kolejna zresztą. Czekajcie, wy musicie wyważyć te drzwi, no. Bo ja jakby tu... No, niestety ja tu nic innego nie zrobię z wami. Kurde, wyście się tu zaczęli wbijać, no proszę bardzo. Jaka ekipa, nie? No, także tego. Dobra, teraz wam to powinno iść lepiej, chłopaki, co? Tył, tył wolny. Tu się nic nie dzieje. Ile wam tego stoi? Jezu, jak wam to idzie tragicznie. Idźcie, cholera, wiecie, bo jak patrzę, to... Bęk, stary. Dobra, ciebie mam z głowy. O, ty się zgubiłeś, tak? Świetnie. Już? No, fajna zadyma, fajna zadyma. Nie ukrywam, że nie, bawiłem się po prostu przednio. A, teraz mógłbym trochę się napoić. Herbatka znowu łoci, świetnie. To ja bardzo chętnie, bo to jest ekskluzywne pićku. A to mogę założyć, tak? No tak, i do tego będę mógł dorzucić kolejną kieszeń. Bardzo fajnie, to mi się podoba. Super, świetnie. Dobra, z głodu raczej jeszcze nie umrę, w razie czego zeżrę te konserwy, ale wolałbym nie. Przynajmniej się napijemy do syta. Dobra. I teraz to, co miało być najciekawsze, czyli wchodzimy tutaj. Na komisariat. Żonobijka. Nie dziękuję. Kolejne szmaciaki. Tu jest kuchnia. Kurde, to też jest zablokowane, tak? Świetnie. To mogę wziąć, dlaczego nie? Wincy wody. No kto by się spodziewał, co będzie w kuchni, nie? O, świetnie. Zezłomuj od razu. Zresztą puszkę też można zezłomować. Tej pani od razu podziękujemy. Aha, pusty zlew. Zlew mamy tu w kawiarce. Co mamy w kawiarce? Nic. Dobrze. Świetnie. Zaraz sobie tutaj zapukamy. Dobra. Czekajcie, tu sobie ktoś leży? Tak, pewnie, że sobie ktoś leży. O, nawet więcej ktośów. Tam jest w ogóle zbrojownia. Jakby się ktoś pytał. O, proszę, ty zabłyśniesz, stary. Ty będziesz gwiazdą dzisiaj. No, wy dwa jesteście, widzę. O, pan biznesmen też. Gwiazda. Idź spać, chłopie. 29 poziom. Świetnie, to mi się podoba. Dropik do tego. No okej, okay, witaminki. No nie jest źle. Mogło być gorzej. Tu, kurczę, jak to tu było? Niech sobie przypomnę, bo tu zombiaki się chyba gdzieś zesypią. Chyba stamtąd. Z tego, co pamiętam. No właśnie. Dobrze pamiętałem. Że was tu jest w ogóle grubsza ekipa, nie? A wiecie co ja wam powiem? Ja mam na przykład, o. A kurde, nie mówcie, że przez te kraty nie będę mógł ich dziabnąć. Demet, a strzelić może? Czy będę w ogóle opcję wam na przykład kulkę sprzedać? Pewnie, że tak. No to tak to my się możemy bawić. Stara, gdzieś ty tam wylazła w ogóle, nie? Dobra, bo może was tu jakoś szybciej zlikwiduję, bo widzę, że wy sobie bardzo szybko radzicie z tymi drzwiami. Dobra. Kto mi tu jeszcze został? Czekaj, gruba, ty żyjesz. A, ciebie postrzeliłem w nogę, mój drogi przyjacielu. O, dobra, ten pan z głowy i ta pani też. Dziękuję bardzo. Drzwi się w końcu na coś przydały. I co? I dostaliśmy się do pięknego miejsca. Jakże mi się tu strasznie podoba. Torba na broń. Co wy mi tu dacie? High RPM Chase of Motor. W ogóle, co to jest? Ło matko, 400% dla piły motorowej, kurde, fajny, fajny bajer. Co tu mamy? Autorifel, super. Autorifel, świetnie, to potrzebuję. Autorifel, to bierzemy. Paczka z amunicją. O, proszę, płonący bełcik. Świetnie, szkoda, że nie wybuchowe, ale nie będę narzekał. Wyrzutnia rakiet, schemat. No kierowniku, no takie rzeczy to ja bardzo chętnie. Wiecie o co chodzi. Jo, panie, kurde, 7 tysięcy? Taka skrzyna ma. No nieźle. Dobrze, że mam łom. Ile łom bierze? 500, 450 na uderzenie. No kurde, to i tak jest bardzo sporo. Dobrze bardzo. Co my tu mamy za skarby niezmierzone? Żelazne rękawice, to akurat bardzo fajnie. Choćby z tego względu. No właśnie, że ja miałem tylko te krapowate, które sam sobie zresztą wytworzyłem. Zezłomuj to dziadostwo. Dobra, co tu mamy? Elektronikę, żarcie i żarcie.
Akurat bardziej zależało mi jednakowoż na broni. Co to jest? Pułapka z ostrzami. Oczywiście, że biorę. Użyj. No tego się też nauczymy. A to jest bagażnik robotycznego drona. Super. Dobrze, że mam drona, co nie? Czy tu coś jeszcze było? Nie. Tu mamy wszystko. To jest przeszukane. Pusto, pusto. No dobra, wiecie co? No liczyłem na troszeczkę więcej na tym komisariacie. Ale i tak jest fajnie. Gogle z łupami. Ja już mam takie gogle. Z tego co pamiętam. I one chyba dają mi dokładnie to samo. Tak jest. Premia do łupów 10. Kapelutek? Nie dziękuję. Pozbywamy się. No, mogę sobie do pancerza jeszcze dać. Widzicie, bo tu mamy modyfikację. Trochę będziemy jak ninja. Będziemy po cichutku. Co to są za gacie? Ze złomu i to też tego nie potrzebuję. Dobra, okej. Powiem wam tak, fajna wyprawa, super, podobał mi się tu na tym komisariacie. Znalazłem co chciałem, te główne skrzynki i tak dalej. Co prawda raczej nie zdobyłem tego co chciałem, bo brakuje mi jeszcze innej części do karabinu AK-47, ale to się zobaczy. Moi drodzy, w tym odcinku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, a jeśli tak, no to wiecie co robić. Łapka, subek i wasze oczywiście fantastyczne komentarze. Także tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia.